Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o tożsamościach trygonometrycznych. Co to w ogóle są te tożsamości trygonometryczne? No, tożsamości trygonometryczne można nazwać takimi równaniami, które zawierają trygonometryczne, czyli muszą zawierać jakieś funkcje trygonometryczne. A tożsamości to znaczy, że dla każdego dowolnego argumentu, dla którego są określone te funkcje, które są tam zawarte w tej tożsamości, zawsze mamy prawdę, że to, co jest tam napisane, to działa dla każdego dowolnego kąta, dla każdego dowolnego argumentu, tak? Bo w funkcjach trygonometrycznych argumentami są kąty. No i tutaj mamy takie małe przypomnienie związków takich podstawowych między funkcjami trygonometrycznymi, czyli przede wszystkim jedynka trygonometryczna, gdzie mamy sinus kwadrat x plus kosinus kwadrat x, to jest 1. No i my wiemy, że ta jedynka trygonometryczna, ona zachodzi dla każdego kąta ostrego, czyli dla każdego x z przedziału od 0 do 90 stopni, czy jeśli podawalibyśmy miarę kąta w mierzyłkowej, to byłoby to od 0 do pi drugich. Co więcej, mamy jeszcze tangensa wyrażonego jako iloraz sinusa i kosinusa tego samego kąta i też wiemy, że to zachodzi dla tego kąta ostrego. Tak samo kotangens, funkcje są odwrotnie, tak samo jest stosunek teraz kosinusa do sinusa. No i co z tego wynika, że kotangens to jest odwrotność tangensa. I wiemy, że to wszystko działa dla x-ów ostrych. A teraz chcielibyśmy powiedzieć, że to nie działa tylko dla x-ów ostrych, ale to działa też dla każdego dowolnego x-a, dla każdego dowolnego kąta. Z tym, że zauważmy, że w pierwszym przykładzie, w pierwszym związku, te x-y mogą być dowolne, bo obojętne jakiego x-a weźmiemy, obojętne jaki kąt weźmiemy, to zawsze znajdziemy sinusa, zawsze znajdziemy kosinusa, więc zawsze wyjdzie nam ta jedynka, czyli tu w tym przypadku x należy do zbioru liczb rzeczywistych. No z tangensem jest trochę inna sytuacja, bo w tangensie my widzimy, że w mianowniku mamy kosinus i ten kosinus nie może być nigdy równy 0, czyli my musimy wyrzucić wszystkie te przypadki, wszystkich tych kątów, dla których kosinus się zeruje. Czyli wiemy, że ten x musi należeć do R, ale bez pewnego zbioru, bez zbioru, w którym x się zeruje. I to będzie pi drugich plus kpi, gdzie to k jest liczbą całkowitą. Jeśli nie wiadomo dlaczego, to polecam przejrzeć jeszcze raz materiał z wykresami funkcji trygonometrycznych, bo tam dokładnie widać, w którym miejscu funkcja kosinus przecina oś x-ów. I tak samo funkcja sinus, czyli tutaj dokładnie taka sama sytuacja, x należy do r, ale musimy wyłączyć te przypadki tych kątów, tych x-ów, dla których funkcja sinus jest równa 0. A funkcja sinus jest równa 0 dla wszystkich całkowitych jakby ilości pi, tak? I znowu k musi być tak, czyli dla pi, dla 2pi, dla 3pi funkcja sinus jest równa 0. No i jeszcze tutaj mamy kotangens. Kotangens zdefiniowany za pomocą tangensa. I tak samo x może należeć do zbioru liczb rzeczywistych, ale bez tych miejsc, dla których tangens się zeruje albo dla których tangens nie istnieje, czyli dla wszystkich kątów w postaci kpi drugich i gdzie k tradycyjnie należy do zbioru liczb całkowitych. No dobrze, to już sobie stwierdziliśmy, że to tak będzie. Napisaliśmy jakieś dziedziny tych funkcji i przypuszczamy, że to powinno działać. Napisaliśmy dziedziny, biorąc pod uwagę te mianowniki, które się pojawiały, żeby przypadkiem nam nie wyszły jakieś wyrażenia, z którymi nie możemy sobie poradzić. No i możemy przejść do zadania pierwszego, które ściśle wiąże się z tymi naszymi związkami między funkcjami trygonometrycznymi i z tym, że my chcemy powiedzieć, że te związki mają sens również dla kątów nie tylko ostrych, ale dla dowolnego kąta. No i mamy udowodnić te związki, tak? Czyli od czego my moglibyśmy zacząć?
Przede wszystkim przypominamy sobie, jak my w ogóle definiujemy ten kąt dowolny. My go wrzucamy w układ współrzędnych, czyli rysujemy jakiś taki pomocniczy układ współrzędnych. Wiem, że wierzchołek jest w punkcie 0,0. Ramię początkowe jest to dodatnie półoś x-ów. Natomiast ramię końcowe my sobie możemy umiejscowić albo tutaj, ale ten przypadek nas tak średnio interesuje, bo już to wszystko wiemy, że to działa. Możemy mieć ramię końcowe też tu w drugiej ćwiartce, albo w trzeciej ćwiartce, albo nawet w czwartej ćwiartce, tak? No to przypuśćmy, niech będzie to ramię w ćwiartce trzeciej. Z tym, że to i tak nie będzie miało znaczenia, bo my oznaczymy sobie ten punkt, jakiś dowolny punkt na ramieniu końcowym, jako punkt, niech to będzie punkt A i on będzie miał konkretne współrzędne, ale takie konkretne współrzędne, które my będziemy traktowali jako, aha, tam jest taka liczba i jej w ogólności w naszym liczeniu nie zmieniamy, nie przyjmujemy jako zmienną, ale będzie to liczba taka, za którą będziemy mogli podstawić wszystko, co powinno nam tu pasować, czyli wszystkie x0, y0, to 0 jest dopisane dlatego, bo my mówimy, że to jest właśnie tutaj ten punkt. Możemy to oznaczyć inaczej. Możemy oznaczyć nie jako x0 i y0. Możemy oznaczyć jako xa i ya, czyli współrzędne punktu A. I co my wiemy jeszcze? Xa, ya, współrzędne punktu A. A jest punktem, który leży na końcowym ramieniu naszego kąta. Kąt też może dorysujemy. No i będziemy dla tego kąta właśnie stwierdzać te istnienie czy prawdziwość tych związków między funkcjami trygonometrycznymi i zobaczymy, że jeżeli my byśmy wzięli inny punkt, ale też z jakimiś konkretnymi współrzędnymi, czyli gdyby to był punkt na tej osi i byłby to punkt B, X, B, Y, B i byśmy go podstawili tam, gdzie my chcemy, czyli do tych naszych związków, to byśmy otrzymali właśnie to, co otrzymalibyśmy prawdziwość tak samo, jak to będziemy robili tutaj. Czyli to jest dowolny punkt na dowolnym ramieniu końcowym, ale ustalony. Nie taki, który się od tego momentu będzie jeszcze kilka razy zmieniał, tylko to jest ustalony punkt. No dobrze. No to co my teraz z tym możemy zrobić? No to jak mamy ten kąt, to my przypominamy, jak w ogóle definiowaliśmy te funkcje trygonometryczne kąta. No przede wszystkim był jakiś sinus tego kąta alfa. No i ten sinus to była długość y, czyli inaczej, po prostu współrzędna y-kowa, bo pamiętamy, że te funkcje trygonometryczne przyjmowały czasem wartości ujemne. Czyli tak, czyli to jest długość y-kowa, czyli y a u nas, jeżeli mówimy o tym kącie, gdzie zaznaczyliśmy punkt A na ramieniu końcowym. Przez, i tu był promień tego okręgu, na którym my mieliśmy punkt nasz leżący na ramieniu końcowym. Jak się to liczyło? To była po prostu inaczej, to była po prostu odległość punktu A od początku układu współrzędnych, czyli od zera. I oznaczaliśmy ją literką R. No to policzmy sobie to R tutaj. To R to było xA do kwadratu, tak? Czyli pierwsza współrzędna, nawet gdybyśmy liczyli z odległości, to xa minus 0 do kwadratu plus ya minus 0 do kwadratu i to wszystko pod pierwiastkiem, czyli tak naprawdę to r u nas to jest xa do kwadratu plus ya do kwadratu i pod pierwiastkiem. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Czyli tak, czyli zapiszmy to skrótowo, niech to będzie r. Kosinus alfa, też przypominamy, kosinus alfa to była pierwsza współrzędna, czyli x, u nas to będzie xa, bo mamy ustalony punkt, też przez r, natomiast tangens też nam się przyda, to też sobie przypomnijmy, jak on wyglądał. Tangens to był y przez x, ya przez xa, natomiast kotangens odwrotnie xa przez ya. Czyli wszystko przypomnieliśmy. To teraz możemy sprawdzić, czy faktycznie jedynka trygonometryczna jest prawdziwa dla każdego dowolnego kąta. No to co robimy? Sinus kwadrat x, sinus kwadrat alfa, naszego alfa. No to jak wygląda? To musimy po prostu podnieść do kwadratu, tak? Czyli sinus alfa do kwadratu to będzie nasze y a przez r do
kwadratu, czyli mamy jedynka trygonometryczna, to będzie yA przez r w nawiasie do kwadratu, to był sinus do kwadratu, dodajemy do niego kosinus do kwadratu, czyli xA przez r i też do kwadratu. No to podnosimy do kwadratu, potęgujemy wspólny mianownik i dodajemy ułamki, czyli mamy yA kwadrat przez r kwadrat plus xA kwadrat przez r kwadrat równa się. No i mamy co? Mamy tak, xA, ja już zamienię kolejnością, plus yA też kwadrat przez r kwadrat. Mianownik zostaje taki sam. No i czym jest to xA kwadrat dodać yA kwadrat? No to zobaczmy może najpierw wzór na r. No to to jest xA kwadrat plus yA kwadrat, ale pod pierwiastkiem. To jak ja bym sobie napisała gdzieś z boku, że r w kwadracie to jest pierwiastek do kwadratu u nas, to będą wartości dodatnie, czyli po prostu xA kwadrat plus yA kwadrat, to widzimy, że r kwadrat i to, co mamy w liczniku, w naszej jedynce tej trygonometrycznej, którą udowadniamy, jest dokładnie tym samym. Czyli to jest r kwadrat przez r kwadrat równa się 1 i działa to dla każdego dowolnego punktu, bo widzimy, że to tak naprawdę nie zależało od tego, jaką długość miało r, od tego, jaką długość miało x i jaką długość miało y, bo te długości nas tutaj nie interesowały. Nas interesował tylko związek między tymi współrzędnymi i tym r-em, który zawsze wychodzi taki z podanych konkretnych punktów. No dobrze, no to już mamy prawdziwość jedynki trygonometrycznej, to analogicznie będziemy udowadniali tangensa i kotangensa, tak? Czyli już tutaj robimy sobie porządek. No i bierzemy się za kolejne związki trygonometryczne, żebyśmy uwierzyli, że one naprawdę działają dla wszystkich tych naszych określonych x-ów. To tak, tangens x u nas to będzie yA przez xA. To już wiemy. To teraz rozpiszmy sobie sinus x przez cosinus x, czyli to, co twierdzimy, że ma być. Sinus x przez cosinus x to jest u nas sinus alfa, tak, bo u nas my patrzymy na alfę, to będzie yA przez r i to dzielimy jeszcze przez cosinus, a cosinus u nas to jest xA przez r. Kreska ułamkowa, ta gruba, ta najdłuższa, oznacza znak dzielenia. Dzielenie przez ułamek to mnożenie przez jego odwrotność, czyli pierwszy ułamek ten z licznika zostawiamy taki sam, a drugi piszemy mnożenie i drugi odwracamy, czyli to będzie r przez xA. No i szczęśliwie to r się skraca, zostaje nam yA przez xA. No i zobaczmy, dokładnie tangens yA przez xA, czyli ta równość, ta tożsamość też jest prawdziwa. Tak samo będzie z kotangensem, to możemy sobie zrobić jako ćwiczenie. To działa analogicznie. No i szybko sprawdźmy tego drugiego kotangensa, że to jest odwrotność tangensa. Kotangens x, wiemy, że to jest xA przez yA. No a my twierdzimy, że to będzie 1 przez tangens x. No to piszmy 1 przez tangens u nas alfy, to będzie yA przez xA. I taki sam argument jak poprzednio. Dzielenie przez ułamek to mnożenie przez jego odwrotność, czyli 1 razy xA przez yA, czyli dokładnie xA przez yA. No i zobaczmy, xA przez yA to jest to nasze 1 przez tangens x, a kotangens alfy to xA przez yA, czyli no dokładnie to samo, czyli udało nam się po raz kolejny, czyli możemy uwierzyć, że te związki między funkcjami trygonometrycznymi, te nasze podstawowe tożsamości na pewno są prawdziwe dla każdego kąta, dla którego to jest określone. I teraz zapraszam do materiałów, w którym będziemy udowadniali dzięki właśnie tym informacjom różne, trochę bardziej skomplikowane tożsamości trygonometryczne.